Cześć, tutaj Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W tym odcinku zobaczycie Ashley Nelle w wersji plażowej. Mam dla Was lalkę z serii Lustrzana Plaża od firmy Mattel, która przeznaczona jest dla dzieci od 6 roku życia. Ashley Nelle jest miłośniczką butów, no i z pewnością jest to związane z historią jej mamy, czyli Kopciuszka. Tym razem dziewczyna wybiera się razem ze swoimi przyjaciółmi na lustrzaną plażę. Włosy Ashley Nelle są w pięknym piaskowym odcieniu, są długie, wycieniowane i rozpuszczone, a na czubku głowy możecie zobaczyć bardzo fajne różowe okulary w takim klasycznym kształcie, które ozdobione są różami. Zielone oczy Ashley Nelle są podkreślone delikatnymi fioletowymi i brązowymi cieniami, natomiast jej usta są w ładnym, delikatnym różowym kolorze. Na szyi dziewczyna ma bardzo ładny, delikatny różowy naszyjnik zrobiony z kwiatów, który świetnie pasuje do jej stroju. Strój składa się z dwóch części. Mamy tutaj strój kąpielowy w kolorze zielonkawym, ozdobiony jest on różami. Dodatkowo jest pięknie udekorowany koronkowymi falbankami. A do tego w komplecie mamy spódniczkę. Spódniczka jest z siateczki, jest ozdobiona ładnym złotym wzorem. No i bez problemu możemy nasunąć ją na strój. Wybór butów nie był zadaniem łatwym, zwłaszcza że Ashley Nelle pracuje w sklepie obuwniczym, ale zdecydowała się na te bardzo ładne różowe sandałki. Właściwie są w takim czerwonym, delikatnym odcieniu, mają bardzo wysoki obcas, a także motyw różyczek. Ashley, muszę przyznać, że buty, które mi wybrałaś, są naprawdę rewelacyjne. Oj, tak bardzo się cieszę, wiesz, była nowa dostawa i nie wiedziałam, które Ci się spodobają. No dobrze, dobrze, dosyć już tych pogaduszek, musimy iść. Nie chcę się spóźnić, to takie nie królewskie. Okej, chodźmy. Myślę, że Ashley Nelle w wersji plażowej to lalka, która przypadnie do gustu wszystkim fanom serialu Ever After High. Lalka prezentuje się naprawdę pięknie. Strój kąpielowy jest bardzo dziewczęcy, dodatkowo ma też uroczą spódniczkę. No i całość prezentuje się po prostu bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o akcesoria, to mamy tutaj do wyboru okulary, naszyjnik, a także bardzo fajne buty. Lalka prezentuje się naprawdę ładnie, dodatkowo możemy zginać jej ręce w łokciach, a także w nadgarstkach oraz nogi w kolanach, dzięki czemu zabawa będzie jeszcze fajniejsza. Ja ten zestaw oceniam na 3 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne lalki z tej właśnie serii. Do zobaczenia!